Witamy w strefie wolnego słowa. Dzień dobry Państwu, to jest podcast Berlińskie Espresso. Witają Państwa Olga Doleśniak-Harczuk i Antoni Opaliński. Pijemy pandemiczną kawę i przeglądamy niemiecką prasę z racji na moment dziejowy. Przede wszystkim przeglądamy pod kątem tego, o czym mówi cały świat, czyli wyborów prezydenckich. No właśnie, Niemcy mają chyba to, co chcieli. Wreszcie ten paskudny Trump sobie pójdzie. Albo nie pójdzie, ale powinien pójść. Tak, przeszedł taki pomruk zadowolenia przez całe Niemcy, mam wrażenie. Jak przeglądałam media, w sumie od lewa do prawa, chociaż z tą prawą stroną to w Niemczech różnie bywa, ale na pewno niemieckie media w pewnym sensie triumfują. Mówi się o tym, że z Białego Domu wyprowadza się człowiek, który bardzo szkodził stosunkom niemiecko-amerykańskim, z czym myślę nie do końca można się zgodzić, patrząc zwłaszcza na wyniki gospodarcze Niemiec w handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Ale na pewno w Niemczech ta wiadomość o tym, że to Biden wygrał wyścig do Białego Domu, została przyjęta z pewną ulgą, z nadzieją, chociaż pojawiają się też takie głosy studzące te emocje, przypominające, że Ameryka ma swoje interesy i niekoniecznie one muszą być zawsze zbieżne z życzeniami Berlina i być może to, że Trump odszedł, nie musi być jednoznaczne z taką nagle sielanką, która miałaby zagościć w tych stosunkach amerykańsko-niemieckich. Oczywiście przy okazji tych wyborów warto zadać sobie pytanie, czy Niemcy są antyamerykańscy, czy byli po prostu antytrumpowi w pewnym sensie, bo ten antyamerykanizm niemiecki to jest pewien temat i na przykład jak pomyślimy o tym, że w Niemczech powstało nawet sporo książek czy doktoratów właśnie na temat niemieckiego antyamerykanizmu, to nie jest temat wzięty gdzieś z powietrza, tylko to jest coś, co realnie funkcjonuje w Niemczech i w zasadzie zmienia się w zależności od tego, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i po prostu Niemcy albo bardzo tego kogoś lubią, albo go nie znoszą. Obama był uwielbiany, zresztą te zdjęcia Obamy, który udaje się na kolację uroczystą z Angelą Merkel albo właśnie bardzo serdecznie się odnosi do kanclerz Niemiec. No to były takie momenty, kiedy Niemcy czuły się partnerem, silnym partnerem Stanów Zjednoczonych. Za nastaniem Trumpa te stosunki się, zwłaszcza osobiste właśnie między kanclerz a nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, ukształtowały zupełnie inaczej. One były dosyć chłodne. Chociaż, jak zapewne Państwo pamiętają, Donald Trump potrafił czasem Angelę Merkel pochwalić w sposób taki bardzo rubaszny. Potrafił, miałam wrażenie czasem, że ma ochotę ją klepnąć w plecy, jakoś tak porozumiewawczo. Więc na pewno te ich stosunki były dosyć ciekawe. No właśnie, tutaj może takie dwa artykuły przytoczymy z mediów niemieckich, które oddają te nastroje. Wywiad z panem Peterem Wittigiem. Pan Peter Wittig to jest były ambasador w USA i on opowiada właśnie o tym, no tytuł wywiadu jest symptomatyczny, Joe Biden jest dla Niemców po prostu takim szczęśliwym przypadkiem, tak? To znaczy to jest szczęśliwym wypadkiem może raczej. No i tutaj były pan ambasador opowiada o tych relacjach niemiecko-amerykańskich, które oczywiście za Donalda Trumpa osiągnęły w ogóle absolutne dno i rząd niemiecki i pani kanclerz byli taką tarczą strzelniczą dla tego niedobrego Trumpa. Joe Biden jest naszym przyjacielem, on nas rozumie, będzie po prostu dobrze. Ale właśnie jak to było z tymi relacjami niemiecko-amerykańskimi, bo jednak niemiecka polityka, jakkolwiek Niemcy by dużo nie mówili o prawach człowieka i różnych innych rzeczach, to jest polityka państwa, które zarabia na handlu. Tak źle było z tymi Amerykanami za Trumpa? No, wychodzi na to, że właśnie nie. Mam przed sobą dane z 28 października, dane Federalnego Urzędu Statystycznego, z których jasno wynika, że Stany Zjednoczone w ostatnich 3 latach pozostały najważniejszym odbiorcą niemieckich towarów. I tutaj troszeczkę takich suchych danych, ale wydaje mi się, że są ważne. Na przykład według Federalnego Urzędu Statystycznego udział niemieckiego eksportu w Stanach Zjednoczonych, znaczy wymiana od 2017 roku zwiększyła się o 6%, czyli te wszystkie lamenty niemieckich przedsiębiorców i tych wszystkich kółek skupionych wokół wymiany handlowej ze Stanami,
nad tym, że zły Trump ukrócił eksport niemiecki, że dąży do ruiny gospodarczej Niemiec, one są absolutnie bezpodstawne. Tylko w ubiegłym roku Niemcy wysłali do Stanów Zjednoczonych towary o wartości, już mówię, 118 ponad miliardów euro. I ta nadwyżka eksportowa, tak bardzo ganiona przez Trumpa przecież w jego licznych wystąpieniach, bo zauważmy, zawsze kiedy Trump poruszał temat Niemiec, to albo się to odnosiło do tego, że Niemcy nie chcą przeznaczyć więcej na obronę, albo do tego, że mają nieprzyzwoicie wysoką nadwyżkę eksportową w wymianie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. I cóż, ona się za Donalda Trumpa nie zmniejszyła, tylko zwiększyła. I w 2019 roku ta nadwyżka eksportowa wynosiła 47 ponad miliardów euro. Więc Amerykanie nadal kupują od Niemców maszyny, kupują jakieś wyroby medyczne, kupują samochody. Tutaj się nic nie zmieniło. Poza tym te amerykańskie firmy albo firmy z kapitałem amerykańskim działające w Niemczech, one działają prężnie i dają pracę 640 tysiącom Niemcom na miejscu. Więc myślę, że można sobie schować między bajki opowieści o tym, że przynajmniej te stosunki gospodarcze, handlowe między Stanami i Niemcami były złe. To jest wszystko jakiś mit, bardzo niepotrzebnie napompowany. Ciekawa jestem, czy teraz za prezydentury Bidena te stosunki się polepszą, pogorszą, co będzie z Nord Stream 2, bo to też jest pytanie. No właśnie, może o niemieckim przemyśle samochodowym kiedyś w ogóle oddzielny podcast zrobimy, bo to też jest w kontekście amerykańskim ciekawe. Szpigel to szpigel, wiadomo, jaką linię ma szpigel, jeśli chodzi o politykę międzynarodową. Ciekawszy jest przypadek miesięcznika Cicero, bo to jest takie pismo nieoczywiste. Może nie w sprawach polskich, bo tam pan Tomasz Dudek pilnuje, żeby wszystko było jak najbardziej oczywiste, ale w sprawach innych krajów ukazują się różne materiały. Tutaj mamy akurat artykuł, który jest w tym głównym nurcie niemieckiej debaty na temat wyborów prezydenckich. Pan Ulrich Schlie pisze o tym, że i tutaj jest z jednej strony realista, z drugiej strony ktoś, kto przynosi nadzieję. To oczywiście też jest starszy pan Joe Biden. Straszne nadzieje z nim tutaj widać, pan redaktor wiąże. Natomiast niektóre rzeczy, na które zwraca uwagę, są oczywiście godne uwagi. Na przykład na to, że rzeczywiście ten polityk, jakkolwiek, jak zwracają uwagę krytycy, taki typowy, niczym się nie wyróżniający przedstawiciel establishmentu amerykańskiego, jest bardzo doświadczonym człowiekiem, jeśli chodzi o politykę międzynarodową. Zajmuje się nią od kilkudziesięciu lat i jako senator, i jako wiceprezydent był bardzo czynny w tych sprawach międzynarodowych, również w tych takich obszarach, które nie zawsze były widziane z Waszyngtonu dostatecznie dokładnie. Autor stwierdza, że właściwie obok starszego George'a Busha, który, jak wiemy, wiele lat pracował w służbach, a później był wiceprezydentem, Joe Biden jest chyba najlepiej merytorycznie przygotowanym prezydentem do spraw międzynarodowych, no po prostu z racji na swoje doświadczenie. Tutaj takie przykłady tego doświadczenia autor wymienia m.in. to, że był jednym z najczęstszych uczestników konferencji w Monachium, a także konferencji w Davos. Co tu jeszcze wynika z tego artykułu? Jest oczywiście o różnych zadaniach stojących przed amerykańską polityką zagraniczną. Nie będziemy powtarzać, bo wszyscy słyszą to wszędzie w kółko, o tych różnych zarzutach, które są formułowane wobec prezydenta Trumpa. Z drugiej strony o tym, co ci, którym polityka prezydenta Trumpa się podobała, mówią o niej jako o pewnym takim pozytywnym przełomie, jeśli chodzi o amerykańską politykę i o amerykańskie dbanie o swoje własne, a nie tylko globalne interesy. Ale jeśli chodzi o te zadania, to ciekawe jest tutaj, że autor stwierdza, iż Joe Biden powinien, nie wie, czy to jest możliwe, ale powinien przynajmniej nawiązać do tych najlepszych lat amerykańskiej polityki. I teraz uwaga, to jest ciekawe, bo najlepsze lata amerykańskiej polityki to są lata Clintona i George'a młodszego Busha. Przecież George młodszy Bush to był ten straszny militarysta, który wbrew Niemcom chciał iść na globalną wojnę z całym światem. Pamiętamy te wszystkie konflikty, pamiętamy Rumsfelda, który mówił o tej starej Europie, która tutaj nie ogarnie, i tej młodszej Europie, to między innymi my byliśmy wtedy pod światłym przewodnictwem premiera Leszka Millera i wspieraliśmy amerykańskie interwencje, które zresztą nie skończyły się ostatecznie dla świata, zdaje się, najlepiej. No ale właśnie te lata Clintona i lata Busha, czy w ogóle Bushów, to są dobre lata dla amerykańskiej polityki zagranicznej, ale uwaga, katastrofą była polityka Baracka Obamy. No więc właściwie nie wiadomo, jak to jest. Artykuł jest chyba zbyt krótki, więc nie wiemy, czy to jest tak, że Trump naprawił jednak pewne rzeczy po Obamie, bo on różne rzeczy po Obamie przecież poodwracał w drugą stronę, czy jednak nie.
fanów geopolityki, która jest dzisiaj w Polsce bardzo popularna. Zaciekawi może, że tutaj niemiecki autor też używa kategorii pułapka Tukidydesa, kiedy mówi o relacjach chińsko-amerykańskich. Kto wie, ten wie. No i wyraża nadzieję, że jeśli chodzi o Rosję, niezależnie od tego, że kiedyś był członkiem administracji, która robiła reset, tutaj Joe Biden nie będzie miał żadnych złudzeń wobec Putina. Złudzeń może nie będzie miał, ale ciekawe, jakie będzie miał interesy. To tyle, jeśli chodzi o Cicero. Spojrzymy sobie jeszcze bardziej na prawo, proszę Państwa. Jeszcze bardziej na prawo jest na przykład Junge Freiheit. W którymś podcaście żeśmy wspominali o tym, że akurat w Junge Freiheit były takie artykuły, które mówiły, że niekoniecznie Trump musi przegrać, Trump ma swoje szanse. Trump zdaje się ostatecznie przegrywa, chociaż oczywiście głosy nie są jeszcze policzone, więc w tej chwili tego nie wiemy, ale faktem jest, że tutaj przede wszystkim przegrały chyba sondażownie, które zapowiadały zdecydowaną porażkę. No zdecydowanej porażki nie ma, bo jakby była, to by nie były wciąż liczone głosy. Zresztą pozostaje jeszcze Senat, którym być może Republikanie wygrają. Ale wracając do Junge Freiheit, tutaj jest wywiad z panem profesorem, profesor Russell Berman. Russell Berman, proszę Państwa, to jest amerykański germanista, profesor Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii i członek think tanku Hoover Institution, czyli takiego jednej z mekki, takiego konserwatywnego, realistycznego myślenia w Ameryce, ale niekoniecznie neokonserwatywnego. I profesor Russell Berman tutaj mówi o tej walce o Biały Dom, mówi o tym, że to były najdziwniejsze wybory, jakie widział w swoim życiu. Właśnie ze względu na to, że były te pomyłki w sondażach, że niejasne są sprawy z tymi pomyłkami wyborczymi. Tak bardzo spokojnie tutaj ten obserwator ze świata intelektualnego mówi, że z jednej strony wydaje mu się, że raczej nie ma możliwości, żeby te głosy przeważyły jednak na stronę urzędującego prezydenta, ale z drugiej strony, że absolutnie wszystkie te zastrzeżenia są bardzo istotne i prezydent ma pełne prawo, żeby na drodze sądowej on i jego sztab rozstrzygali, czy w poszczególnych stanach nie doszło jednak do jakichś nadużyć, czy na pewno wszystko to dobrze zostało obliczone. To tyle, jeśli chodzi o Junge Freiheit. Jeszcze mam tutaj dalej, wędrujemy po tej prawej, takiej, nie chcę powiedzieć, że antysystemowej, ale w każdym bądź razie na obrzeżach niemieckiej sceny medialnej. Otóż Tichy Einblick, proszę Państwa, Tichy Einblick, tylko gdzie ja to mam? A, tutaj mam Tichy Einblick. Tutaj na tym portalu jest artykuł o tym, że ledwo demokraci wygrali wybory i już CNN rozpoczyna polowania na czarownicę. O co chodzi? O to, że CNN opublikowało listę senatorów, którzy jeszcze nie pogratulowali Joe Bidenowi. I tutaj właśnie jest to traktowane jak i taki sposób wywierania przez media absolutnie nieusprawiedliwionego niczym nacisku na członków kongresu i że to jest właśnie taki rodzaj lewicowego, liberalnego, medialnego terroru, zwłaszcza, że zdaje się, że tutaj niektórzy wzywają, żeby te listy obejmowały szersze kręgi. Oczywiście nieoceniona, prześliczna pani kongresmen Aleksandra Ocasio-Cortez, która jest, tak wiemy, wzorcem dla amerykańskiej lewicy. Zdaje się, że może być pewnym problemem dla pani wiceprezydent Kamali Harris, bo tutaj będzie chyba walka, kto jest tą twarzą tej takiej postępowej i dobrej Ameryki. Otóż pani Aleksandra Ocasio-Cortez wezwała, żeby w ogóle archiwizować i spisywać wszelkie wyrazy poparcia dla Donalda Trumpa, bo później oni będą ci straszni ludzie, którzy w tej chwili mówią, że Trump może mieć trochę racji, będą deletować swoje tweety, wpisy, fotografie i musi powstać jakaś taka lista hańby, gdzie będzie wiadomo o tych wszystkich złych ludziach, którzy popierali Donalda Trumpa. Portal Tichy Einblick oczywiście wszystko to z ironią komentuje, a też przytacza głosy takich Amerykanów, którzy piszą do CNN i proszą, żeby ich dopisać do tej listy tych, którzy nie złożyli jeszcze gratulacji Joe Bidenowi, bo oni też nie zrobili tego i w przyszłości nie zamierzają. Dobrze, że są jeszcze Niemcy, którzy mają taki trochę bardziej ironiczny stosunek, bo to, co mnie uderza, nie wiem, czy pani redaktor się ze mną zgodzi w tych niemieckich reakcjach na amerykańskie wybory, że oni to tak wszystko z takimi, jakby sami w tych wyborach uczestniczyli, tak to opisują. To znaczy tak, tam na pewno zabrakło takiego chłodnego podejścia i ja już to powtarzałam na antenie radiowej, ja teraz jeszcze raz do tego wrócę. Bardzo podobała mi się reakcja Zygmara Gabriela, czyli byłego wicekanclerza Niemiec, który z taką ironią właśnie mówił o tym, że Niemcy tak się strasznie emocjonują, że nie śpią po nocach, że obserwują, a on po prostu przespał całą noc wyborów, rano wstał, dowiedział się wszystkiego jak trzeba i jakoś nie ucierpiał na braku tej wiedzy nocnej. I to podejście Zygmara Gabriela jest takie dosyć odosobnione, bo faktycznie
gorączka niesamowita była widoczna podczas tych wyborów. I to gorączka taka bardzo, bardzo niezdrowa, bo cały czas jednak mówiono o tym, jaki ten Trump jest niedobry, że on kłamie, że on jest takim wypadkiem przy pracy w sumie w polityce amerykańskiej. I to wydaje mi się, że ta debata zeszła już na pewien poziom, który nie zwiastuje nic dobrego. Zresztą debata w niemieckich mediach, ona coraz bardziej staje się taką walką właśnie tożsamościową, gdzie jednak ta tożsamość lewicowo-liberalna wydaje się, nadaje ton, nawet nie wydaje się, ona po prostu nadaje ton. Pan redaktor wspomniał tutaj o Thesis Einblick. Ja bym chciała, tak już abstrahując od tych wyborów amerykańskich, nawiązać do ostatniej konferencji islamskiej, bo po prostu Niemcy mają znowu problem z muzułmanami swoimi. My tutaj wielokrotnie mówiliśmy o tym, że jest pewien problem muzułmański w Niemczech i że Niemcy jakby się starali, to jednak muszą sami przed sobą przyznać, że ani integracja, ani nie wiem, asymilacja osób, które wyznają islam w Niemczech się nie powiodła. Są jakieś chlubne wyjątki, są bardzo miłe, sympatyczne przykłady osób, które wyznają islam i które powiedzmy zintegrowały się z tym społeczeństwem niemieckim, nie tracąc też swojej tożsamości przy tym. Ale większość jednak imigrantów, tutaj już mówię o drugim, o trzecim pokoleniu, odrzuciła państwo niemieckie i część tych osób traktuje państwo niemieckie jako ciało obce w swoich własnych jakichś powiedzmy enklawach, gettach wewnątrz niemieckich miast. I pojawił się ciekawy głos pana, który nazywa się Hamed Abdel Samad, to jest pisarz, to jest człowiek, który tutaj deklaruje się zawsze jako ten, który porzucił islam, więc jest powiedzmy takim możliwym celem tych najbardziej skrajnych ugrupowań muzułmańskich, nie oszukujmy się. I pan Abdel Samad skrytykował konferencję islamską, ponieważ rząd niemiecki dofinansowuje organizacje, które kształcą imamów i jednocześnie nie ma wpływu na to, co przekazuje się w szkołach, które tych imamów kształcą. I Abdel Samad stwierdził, że te wszystkie spotkania, które mają doprowadzić do zbliżenia tych społeczności muzułmańskich z Niemcami, co miałoby mieć taką funkcję w sumie kontrolną też w pewnym sensie, że te spotkania nie spełniają swoje funkcji, one są absolutnie przeciwskuteczne, bo jeżeli daje się pieniądze na coś, nad czym nie ma się kontroli, to jest jakiś absurd, więc on wystąpił z tej konferencji i już powiedział, że absolutnie tutaj nie zgadza się z jej pracami. Niemcy zastanawiają się teraz właśnie nad tym, jak kształcić imamów, żeby to było troszeczkę bardziej pod kontrolą państwa. Myślę, że będzie z tym problem, bo wracamy tutaj do tematu euroislamu, do tego, co kiedyś proponował mieszkający w Niemczech Bassam Tibi. To się nie udało. Pan redaktor też wiem, że bardzo się interesuje tym tematem i no nie wiem, ja mam wrażenie, że jednak tutaj państwo niemieckie absolutnie poległo w świetle tych ostatnich ataków, czy w Paryżu, czy w Wiedniu. Widzimy, że Europa ma problem, który narasta i on w pandemii został oczywiście zepchnięty do narożnika, to nie był temat główny, ale teraz ten temat zaczyna coraz bardziej być widoczny, a przypominam, że zbliża się kolejna rocznica zamachu na Breitscheidplatz w Niemczech, na ten jeden z najbardziej popularnych jarmarków świątecznych. Zginął tam nasz rodak, kierowca ciężarówki i Niemcy nadal nie wiedzą, co tam się stało. Tak naprawdę wciąż działają jakieś komisje śledcze dotyczące tego zamachu, ale nie ma odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi, nie, ale jeżeli mówimy już tutaj o tych pomysłach na euroislam, to też na bieżąco chyba obserwujemy jeszcze ten kraj, który ma z tym problem, mianowicie o stworzeniu jakiejś takiej republikańskiej
moderowanej wersji islamu marzyła swego czasu Francja i właśnie zdaje się prezydent Macron ponosi w tej materii widowiskową porażkę, za którą zresztą płacą szeregowi Francuzi. No, na to wychodzi, więc mamy problem. Myślę, że my do tego tematu jeszcze wrócimy, ponieważ w Niemczech właśnie teraz ta debata o społeczności muzułmańskiej na nowo jakby się rozpoczęła. I jeszcze taka mała zapowiedź. Mamy przed sobą książkę pana Gerharda Schindlera, Wer hat Angst vom BND, czyli kto się boi BND. I to jest pan, który był szefem niemieckiego wywiadu i teraz napisał książkę, która podobno, jej treść nie była konsultowana z organami państwowymi. Podobno treść poprzedniej książki tego pana była konsultowana i nie została wydana, więc jesteśmy ciekawi, cóż takiego znajduje się w tej książce, że ona budziła takie kontrowersje i budzi wciąż. Na pewno tutaj pojawia się też wątek tego właśnie islamizmu pełzającego, który w Niemcom sprawia kłopoty i który po prostu jest jakimś elementem jakiegoś takiej indolencji niemieckiego państwa, bo nie wiem jak to inaczej określić w sposób łagodny, że to chyba nie ma potrzeby. Więc do tej książki na pewno wrócimy, omówimy ją sobie dosyć szczegółowo. To w takim razie kończąc wątek amerykański i jednocześnie też nawiązując do wątku służb. To będą dwie sprawy, jedna poważna, druga zabawna. No, poważna sprawa to jest to, co pisze znów Der Spiegel, który, jak już mówiliśmy, oczywiście jest totalnie nieobiektywny, jeśli chodzi o prezydenta Trumpa, ale tutaj cytuję różnych ekspertów od bezpieczeństwa, którzy boją się, co się stanie z informacjami tajnymi, które jako głowa państwa była Donald Trump będzie posiadał, jakich on z nich zrobi użytek. No oczywiście wszyscy byli prezydenci posiadają te tajne informacje, ale tutaj przynajmniej niemiecka gazeta twierdzi, że Donald Trump będzie szczególnie niebezpieczny. Cóż, zobaczymy, niewątpliwie niemiecka gazeta ma pewną obsesję na punkcie Donalda Trumpa. Tutaj amerykańscy obserwatorzy z takiej prawej strony amerykańskich mediów społecznościowych zrobili takie ciekawe zestawienie dwóch okładek gazety Der Spiegel. Jedna okładka jest luty 2017, a druga okładka to jest listopad 2020. Otóż na jednej okładce jest postać Donalda Trumpa narysowana z krwawym nożem. W jednym ręku trzyma głowę statuły wolności, w drugiej tenże krwawy nóż i napisane jest America First. Z głowy statuły wolności oczywiście ciekną krople krwi. I teraz mamy listopadowego Spiegla, to jest 7 listopada. Jest napisane Make America Great Again i jest na stoliczku sobie stoi w maseczce oczywiście siwiutki Joe Biden i nakłada głowę statuły wolności z powrotem na korpus. To jest chyba obsesja, ale może to obsesja przeliczana na grube pieniądze. To jest podcast Berliński Espresso. Hej, to jest podcast Berliński Espresso. Olga Doleśniak-Harczuk, Antoni Opaliński. Wracamy, rozmawiamy o sprawach niemieckich i nie tylko niemieckich. Już miałem zakończyć wątek Donalda Trumpa, ale jeszcze jeden tutaj niemiecki motyw znalazłem, więc muszę o nim powiedzieć. Z Die Welt, proszę Państwa, Die Welt streszcza rozmowę. Rozmowa została przeprowadzona w sposób oczywiście wirtualny, jak to w tych naszych dziwnych czasach, kiedy trudno z człowiekiem normalnie porozmawiać. Rozmawiał pan Matthias Döpfner, jakby ktoś nie wiedział, to jest szef Axela Springera. Odbyła się w ramach paryskiego forum światowej gospodarki, którą tenże koncern współorganizował, jak rozumiem, a rozmówcą był nie kto inny, tylko pan Henry Kissinger. Cóż, Henry Kissinger ma 97 chyba w tej chwili lat, doradzał wszystkim, pamięta wszystko i znał wszystkich, no i oczywiście mówi o wyniku wyborów prezydenckich w Ameryce. Oczywiście cieszy się z wygranej kandydata demokratów, no tutaj będzie teraz była hejt, a teraz będzie realizm, wszystko dobrze, ale bardzo ciekawe jest cały tytuł tej rozmowy. Otóż lubię Joe Bidena. Lubię go jako człowieka, mówi stary lis światowej dyplomacji. Tak pochwalić, ale nie za bardzo pochwalić. Cóż, staruszek wciąż trzyma się dziarsko, tak patrzę na to zdjęcie, ma bardzo elegancki krawat. Elegancki krawat. Dobrze, to jeżeli już mówimy o elegancji, o krawacie, a o częściach garderoby, to ja bym jeszcze zwróciła uwagę na to, że niemieckie media, ale nie tylko niemieckie media, bardzo szeroko komentowały wystąpienie pani Kamali Harris,
ale to wystąpienie było komentowane nie pod kątem tego, co ona mówiła, tylko tego, co miała na sobie. Kamala Harris wystąpiła bowiem w białym garniturze i w takiej bluzeczce związaniem, bluzeczka związaniem, która jest też nazywana kocią kokardą po polsku, i Kamala Harris wystąpiła w bieli. I tutaj mamy kilka takich bardzo symbolicznych takich odniesień do mody, cytatów z mody, które nam się zbiegają w tym stroju i co oczywiście media liberalno-lewicowe rozłożyły na części pierwsze. Więc może powiemy tylko tak dosyć skrótowo, że po pierwsze ten biały garnitur, który miała na sobie Kamala Harris, to jest wyraz siły kobiet. Gdyby ktoś nie wiedział, tak zwany power suit, marynarka, spodnium z poduszkami, który akcentuje takie bardzo niekobiecy zarys sylwetki, nadając mu raczej formę męską. Ja mam tutaj wrażenie, że mamy do czynienia z odwróconym trójkątem, czyli tym ideałem męskiej sylwetki, powiedzmy. I Kamala Harris właśnie w bieli, biel, czyli kolor sufrażystek, symbol sufrażystek, które na zdjęciach nie chciały na przykład ginąć w tłumie czarnych garniturów, więc zamieniły swoje smutne suknie na białe suknie i w ten sposób na zdjęciach później można je było bardzo łatwo wychwycić. Czyli taki widoczny znak tak zwanej siły kobiet, temat eksploatowany w tych kręgach demokratów do niemożliwości. Jak tak sobie na przykład podglądamy zdjęcia z różnych uroczystości, czy z inauguracji Donalda Trumpa, czy zaprzysiężenia w kongresie, to tam zawsze pojawiają się panie z opcji demokratycznej ubrane na biało. Zresztą z tego, co widzieliśmy, to u nas na polskich ulicach te happeningi z kolei pań, które występują, opowiadają się za aborcją, też ostatnio zmieniły kolor z czarnego na biały. Więc tutaj ten trend jest bardzo widoczny. Ja chciałam tylko powiedzieć, że media tutaj troszeczkę nadużywają moim zdaniem symboliki związanej z bluzką, którą miała na sobie pani Harris. Podkreśla się, że tego typu garderobę nosiła Margaret Thatcher. Ja nie sądzę, że Margaret Thatcher miała cokolwiek wspólnego z panią Harris. Jak posłucha się wystąpień baronesy jeszcze powiedzmy takich schyłkowych z października na przykład 90 roku i tego słynnego przemówienia, gdzie trzykrotnie mówi no, 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 to pani Harris jest absolutnie na antypodach i jakieś takie nawiązywanie do symboliki poprzez noszony strój wydaje mi się nadużyciem. Zwłaszcza, że Margaret Thatcher swoim strojem nie zamierzała podkreślać tego, że jest równa czy lepsza od mężczyzn, tylko raczej podkreślała swoją kobiecość, bardzo lubiła się przebierać. Zresztą kto nie wierzy albo ma ochotę pooglądać sobie ciekawe stroje, to zachęcam do obejrzenia obiektów z szafy, między innymi z garderoby Margaret Thatcher, które znalazły się na aukcji domu aukcyjnego Christie's. Od 2014 do 2019 roku pod młotek poszło bardzo dużo przedmiotów należących do Margaret Thatcher, między innymi jej garsonki, jej bluzki, również buty, biżuteria. I to są rzeczy, które świadczą o tym, że była pewną siebie kobietą i nie musiała się posiłkować ani sufrażystkami, ani jakimiś nawiązaniami do francuskich, nie wiem, artystek początku XIX wieku, które właśnie tutaj zapoczątkowały modę na kocią kokardę wokół szyi. Tylko to była kobieta bardzo pewna siebie, która potrafiła nosić z dumą, z poczuciem własnej właśnie wartości, nawet buciki z jakimiś tam, powiedzmy, biżuteryjnymi elementami. Pani Harris nosi trampki,
Rozumiem, że to jest też forma takiej demonstracji, nie jestem Melanią Trump i nie będę grzeczna, bo Melania Trump, jak wiemy, chodziła w szpilkach. Więc na pewno ten motyw mody w polityce, on jest po pierwsze ciekawy, po drugie warto zwracać uwagę na to, jak reaguje świat mody również na kolejne kobiety w polityce, bo przypominam, że kiedy Melania Trump wchodziła do Białego Domu, to bardzo wielu projektantów mody amerykańskich odmówiło szycia dla niej. Powiedziało, że nie, absolutnie nie wyobrażają sobie, żeby ubierać kobietę, która jest małżonką Donalda Trumpa, bo to jest poniżej ich poziomu. I nie widzę takiej ostentacji ze strony projektantów mody w odniesieniu do Kamali Harris. Podkreśla się, że wystąpiła w stroju, który zaprojektowała projektantka mody Carolina Herrera. Zresztą ta pani akurat zachowała się względem Melanie Trump bardzo, bardzo przyzwoicie i powiedziała, że ubieranie pierwszej damy to jest akurat coś, co raczej przynosi zaszczyt, a nie ujmę. Ale różnie to było z jej kolegami po fachu i koleżankami. To tak, tylko króciutko, ja mogę o tym mówić wieczność. No właśnie, proszę Państwa, jak zobaczyłem w polskich mediach, które oczywiście kopiują na potęgę, mam wrażenie, że teraz w ogóle jest zatrudniony cały szereg redaktorów, którzy takie mają copy-paste tam gdzieś z CNN-u i tak dalej. Tutaj szczególnie jeden taki portal jest bardzo, który zresztą dokładnie bardzo relacjonował wybory amerykańskie, przedtem bardzo dokładnie relacjonował wybory, demonstracje proaborcyjne w Warszawie. I tak jak patrzyłem, jak relacjonowano te wybory amerykańskie, to miałem wrażenie, że to jest właśnie takie troszkę copy-paste z kilku amerykańskich źródeł, raczej liberalnych. No w każdym razie zobaczyłem napis tam, co wynika z tego, w jakim stroju, że tam Kamala Harris wystąpiła na biało. Co z tego wynika, to oczywiście wykazałem się taką męską niewiedzą, machnąłem ręką, pomyślałem sobie, o Boże, kolejne zachwyty nad faktem, że pani Kamala Harris jest kobietą, a tymczasem, jak Państwo słyszą, z tego wynika bardzo wiele rzeczy, bo wszystko jest polityką, moda też jest polityką, a mnie jednak będzie trochę szkoda Melanie Trump. Tak, uważam, że cudownie wyglądała na inauguracji wtedy w tym takim błękitnym kostiumie. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, ja pamiętam bardzo dobrze. Wyglądała ślicznie. Faceci zawsze pamiętają całość, a nie szczegół. Proszę Państwa, to był podcast Berlińskie Espresso. My cały czas rozmawiamy oczywiście przede wszystkim o niemieckiej polityce. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do następnego razu. Dziękuję bardzo.